wyposażeniem. Jak dużo wyposażenia trafiło tutaj z Pałacu Prezydenckiego, albo być może nie wiem, willi z Klarysewie. A druga rzecz to, o czym Pan mówił dzisiaj w Radiu RMF, kwestia koalicji między Nowoczesną PO a PSL-em w czasie kampanii wyborczej. Na ile te rozmowy były zaangażowane i dlaczego się nie udało? Jeśli chodzi o Pana pytanie, tak przejmę i grzeczne w sprawie wyposażenia, to mogę Panu powiedzieć, że ja rozumiem. Może Pan zwrócić się do Kancelarii Prezydenta albo zbadać ustawę, na podstawie której zawsze wszystkie biura prezydenckie, nie fundacje, nie instytuty, są wyposażane przez Kancelarię Prezydenta. Tak było z moimi poprzednikami, tak jest i ze mną. Ale wie Pan, te pytania o ten sprzęt, wydaje mi się, że trochę tracą na znaczeniu, bo za chwilę to obecnie rządzący będą pytali o sprawy o wiele poważniejsze w ramach podsumowania działalności politycznej. Wie Pan, można spytać, jak się ma ten raport otwarcia nowej Kancelarii Prezydenta do praktyki działania kancelarii. Ja słyszę o zakupach samochodu. Ja słyszę o nagrodach wypłacanych pracownikom. Ja słyszę o oddanych pieniądzach niewykorzystanych do budżetu państwa. Więc radziłbym Panu o to pytać. Ale już nie mnie. No to było, minęło. Nie warto do tego chyba wracać. Tak widziałem potrzebę własnego zaangażowania. Jak zawsze szukałem rozwiązań, które by sprzyjały bliskiej współpracy środowisk politycznych o bliskim programie, o bliskich programach, o bliskich poglądach. Rzeczywiście to o tym prasa zresztą pisała, ile pamiętam, chyba Polska czy Rzeczpospolita pisała. To się nie udało się tego zrealizować, według mnie ze stratą, bo aczkolwiek to mogło być o wiele gorzej, a jest tak, że te partie jednak sobie nie najgorsze.